Siemanko moi drodzy, jesteśmy na targach Lubdom. Pokazujemy stół RC System. Poskładałem trochę szafek. Pokazujemy jak wygląda, jak to jest spasowane. Pokażę Wam co tutaj ciekawego było. Jest kilka stanowisk do odwiedzenia. Zobaczycie jak to wygląda. Zapraszam Was do oglądania. Lecimy dalej, zobaczymy co tu jest ciekawego. Mamy tutaj Kornikowo, witamy serdecznie. Szablony meblowe, Tecmico. Chodź tu, pokaż się na chwilę. Pokaż logo. Pokaż logo. Odwiedzajcie kanał na YouTube. Działaj dalej. Nie pogubisz tylko literek. Gdzie masz tego lekarza? Zobaczcie pracę, wszystko projekt. Nie? No tu też jest wszystko, jak to się mówi, w rozsypce jeszcze. Dlatego leży na płasku. Romuś, układaj Harley Davidsona od nowa. Dobra, zaraz, muszę tego kotka wyciągnąć. To zrobimy to, popatrz, zobacz, wysokość nóżek będzie taka, równo z tą przykładnicą, co? Może być, to jest już obojętne. Prezes? Może być. To równo, nie? Chłopaki działają ostro. Marcin? Największy człowiek na całych targach. No, są chyba więksi. Powiem panu, nie ma dużo Idziemy zobaczyć stoły zalane żywicą. Zajebiste, nie? No, świetnie to wygląda. Taka przeczota. Tam są takie, o tutaj jeszcze są jakieś elementy, zobacz. Fajnie, a tam jest takie stoły, stoją gotowe z podstawami, wiesz? Oto na przykład spoko wygląda. O, jeszcze ten muszę nagrać. Ten też fajnie. To tak się wygląda. No. Chodź tam na koniec, na drugą stronę.
ulica Przezroczysta, to jest, tam było widać taką falę. Aha. Ja to się na tym nie bardzo znam, ale dla mnie no wypasione. Nie, ale to jest to, nie? No. No świetnie wygląda. Ciekawe, jaka tutaj na drewnie jest warstwa tej żywicy. Tyle co lakieru, może trochę grubiej. No. No. Ale widać taką głębię, nie? A ile olejnikami płacą? No bo to zależy od tego, bo czasami jest lepiej. Jeden szybcy zagrać.